ja panu teraz powiem. O godzinie 22 rozpocząłem grę, mając no, 806 zł, to jest prawie 1000. I powiem panu tak. Grałem na Vacation Station, stawka 6. Gram 2 godziny, nic się nie trafia, ani razu. Na Vacation Station z 806, no tam do 300 chyba bodajże zł spadłem, nic się nie trafiło. Później Mucha Mayana, nic się nie trafiało. Jackpot Bells, nic się nie trafiło. Znowu Vacation Station z, nie wiem ile tam było, 400 zł, czy tam 300, znowu się nic nie trafiło. I proszę pana, od razu po tym wszedłem sobie na wersję demo, 1000 zł. Wie pan ile mi z 1000, na stawce, stawka 6, tak, na demo. Stawka 6 zł, 1000 na wersji demo. Wie pan ile zajęło mi czasu wbicie 2000 zł? Z 1000 na stawce 6, 2000 zł, wie pan ile mi zajęło? 10 sekund. No proszę. Mhm. Grałem 2 godziny? Nic. 10 sekund mi na wersji demo zajęło, żeby wbić 2000. Wie pan co zrobiłem później? Na 2000 obstawiłem stawkę 120 zł na wersji demo. 120 zł. Wie pan ile mi zajęło zrobienie 20 tysięcy złotych? Bo się trafiły samoloty? 20 sekund. Więc ja, proszę mi powiedzieć, jak się ten totalizator sportowy i te kasyno może czuć, kłamiąc w żywe oczy. Chciałbym pana poinformować, że infolinia jest czynna do godziny 24. Jesteśmy już 4 minuty po północy. Proszę o kontakt. Rozmawia pan z klientem, więc proszę tutaj o szanowanie. Jeżeli... Proszę o kontakt po godzinie. Proszę o szanowanie klienta, który ma problem. Proszę o szanowanie klienta, który ma problem, rozmawia z panem, a takie wyłączanie się, bo jest po godzinie pracy, no trudno, no wybrał pan taką pracę, żeby oszukiwać ludzi, no i co? Jest pan konsultantem, żeby pomagać, a pan mówi mi, że nie potrafi pan pomóc. To po co pan jest? No to dlaczego pan jest konsultantem, jeżeli pan nie potrafi pomóc? Proszę mi powiedzieć, jak się pan nazywa? Jak się pan nazywa? Imię, nazwisko. Rozłączył się. Widzicie, kurwa, jakie mają podejście do klienta? Zostawiam im, kurwa, grubą kabonę w tym kasynie zajebanym, a oni, kurwa, takie poszanowanie klienta. Na początku, kurwa, na początku uszukują, bo ustawiają. Na wersji demo cię zachęcają, żebyś wpłacił, a potem przepierdalasz pieniądze. Dzwonisz, kurwa, się zapytać, dlaczego tak jest, to ci mówi, że, kurwa, o 2 minuty za długo gadamy. Gadamy 2 minuty. Powie ci, kurwa, że jest po północy i wypierdala ruchać swoją żonę po pracy, nie ma czasu gadać i chuj, to jest poszanowanie klienta. No to fajne kasyno, kurwa, nie? Kiedyś było lepiej, przed tą ustawą antyhazardową. Można było se, kurwa, grać na wielu kasynach. Wiecie, ile, kurwa, kasyn było? Od zajebania było tych kasyn. Można byłoby se grać i możesz se, kurwa, kasyno zmieniać. Ten daje, ten nie daje, ten daje, nie daje. Zrobili, ukrócili, kurwa, wszystkich, pozakańczali biznesy, już kasyna zniknęły, nie da się grać. I tylko, kurwa, żądają, żeby u nich grać. A może ja chcę grać indziej? A może ja chcę grać, kurwa, na innym kasynie? A może temu kasynowi, kurwa, nie ufam, bo podstawiają. Chcę grać. I co, mogę? Nie mogę, kurwa, bo co? Bo zamknęło mi się ryj. Zamknęło mi się, kurwa, możliwości grania swobodnego. I nie mogę se pograć. Muszę grać, kurwa, na jakimś kasynie, który mi ustawia, oszukuje mnie i przepierdalam pieniądze. Bo robią mnie w chuja. I to jest normalne, kurwa, traktowanie ludzi? 2 godziny grałem na Vacation Station. Nic. 10 sekund zagrałem na wersji demo. W 10 sekund się trafiły 3 samoloty, dało tysiaka. 20 sekund później na stawce 120 dało 20 koła. Zrobiłem 50 koła. I co, kurwa? Niecałe 5 minut. Skończyłem na 50 tysiącach. I to jest normalne, tak? A powiem wam, że nie wiem, czy ja będę w ta kasyno jeszcze kiedykolwiek grał, nie? Bo to nie jest normalne. No jestem w tym momencie oszukany, kurwa. Jestem oszukany. Mam podstawę, żeby podejrzewać, że jestem oszukiwany. No mam czy nie mam, kurwa? No mam podstawę do tego, żeby twierdzić, że jestem oszukiwany w tym momencie. Mam do tego podstawę. Mam na to dowód, kurwa. No to ja wam powiem, no, kurwa, chujnia. Ja muszę coś z tym załatwić. Ja muszę to coś, kurwa, z tym zrobić, bo tak nie może być. Ja muszę coś, kurwa, z tym zrobić, bo to tak nie można tego tak zostawić, mi się wydaje. No nie mogę tego zostawić. No ja zostawiam tu tyle pieniędzy, kurwa. Tyle pieniędzy zostawiam, kurwa. Im prędzej trzeba spierdalać stąd. Za granicę. Nie, synuś? Czym prędzej trzeba wypierdalać gdzieś do Niemiec, nie wiem gdzie, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia, trzeba gdzieś wypierdalać, gdzie jest normalne państwo, gdzie można wszystko, kurwa, gdzie można więcej. Wolność to już my stracili 10 lat temu. Ja może też niedługo wypierdolę gdzieś za granicę, bez kitu, bo mnie to wkurwia tu życie. A ty co sądzisz? Do Niemiec czy do Holandii spierdalamy? Ty już się po głowie bijesz, nie?
Ty już, tobie się płakać, kurwa, chce. Do Stefana wypierdolę, do Niemiec. O, tak zrobimy. Do Stefana, do Niemiec wypierdolę. Wtedy se będę mógł na streamach grać po tych kasynach i nikt się nie dopruje.